po galisie, to nie jest rzuć, że z chęcią przyjmie. Pani Gabrysiu, dziękujemy. Na chwileczkę prosimy usiąść. I nasza piąta laureatka Złotej Piątki, Mariola Wojtas, mistrzyni Szydełka z Koniakowa, lat 34. Heklować zaczęła jako mała dziewczynka, ale pierwszą serwetkę wykonała w wieku 12 lat, by kupić sobie dżinsy. Heklowanie stało się dla niej pasją, dopiero gdy spróbowała wykonania serwetki z cienkiej nici. W chwili obecnej szydełkuje tylko i wyłącznie z kordonka powyżej setki i półsetki. Jest to dla niej do tego stopnia fascynujące, że potrafi nawet zastać szydełkiem w ręku. Promując koronki koniakowskie, brała udział w wielu programach telewizyjnych i targach, m.in. w międzynarodowych targach w Turcji. Mariola jest koleżanką, na którą zawsze można liczyć. Nigdy na nic nie narzeka, jest wspaniałą matką, żoną i gospodynią domową. Zawsze pani pachnie u niej w domu ciastem i obiadem, a nawet jak się przyjdzie na 5 minut, musi czymś ugościć. Jest niezwykle dobrą osobą. Mary, jak nazywa Mariola jej mąż, Wiesław, nie pozostawia niczego przypadkowi. Kupiony w sklepie narożny zegar włoży swoją koronkę i powstaje niepowtarzalna dekoracja. Uheklować w cienkiej nici koronkowy parawan, żaglówkę, kompozycją obrazów cztery pory roku czy łapacz słów, dla niej nie problem. Słowo niemożliwe jest dla niej tylko wyzwaniem, a nie barierą. Ma też ogromny talent do przekazywania swojej wiedzy innym, dzieciom i dorosłym. W księdze pamiątkowej wystawy Mariany są różne wpisy. Zapamiętałam ten jeden, który mówi, że piękno koronek wyraża piękno duszy i serca autorki. To prawda. Mariola jest taka, jak jej koronki. Za dużo od tradycji i nowoczesna zarazem, pomysłowe i zaskakujące, szlachetne i lekkie, piękne, niepowtarzalne i przede wszystkim oryginalne. O pani Marioli można powiedzieć, że prowadzi koronkowe życie. Dokładnie profesjonalne, misterne, doprecyzowane pod każdym względem. Wielkie brawa, Mariola! Ja wrażenia tutaj swoją ściągę, drodzy Państwo. Panie niewątpliwie zasługują na ten tytuł. Dziękuję Paniom, proszę siąść, co już się wydarzyło. I zapraszam członków jury konkursu, Wojciecha Tatkę i Danutę Chorowską oraz pierwszą Anetę Okupską, bądź laureatkę pierwszego konkursu, która przekaże statuetkę, którzy zanim odczytam werdykt powiedzą parę słów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście wyrozumiałą w stosunku do nas, mężczyzn, że my
rozpoznajemy tylko kilkanaście kolorów w stosunku do tego, co wy widzicie. Dziękuję, że jesteście wyrozumiałe, że pozwalacie na to, że nie zauważamy tego piękna, które wy często subtelnie tworzycie. Taka dygresja. Nie mówi się koronczarze z Koniakowa, tylko koronczarki z Koniakowa. Ale również chciałbym wam przekazać, zapewnić, że wszyscy mężczyźni was podziwią. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu za takie miłe słowa. A teraz przejdziemy już do tego punktu kulminacyjnego, bo myślę, że tutaj panie już naprawdę nie mogą się doczekać. I odczytam protokół z drugiego posiedzenia jury konkursu na oryginalną kobietę Śląska Cieszyńskiego. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze proszę tutaj Anetkę, bo nam uciekła na krzesło, żeby wzięła statuetkę. Ponieważ zeszłoroczna laureatka niestety zachorowała i nie mogła tam być, pierwsza oryginalna jest zawsze na pogotowiu, jest tutaj co roku z nami, jest naprawdę super. Może ty byś chciała coś jeszcze od siebie dodać, zanim, że też masz upominki moje, że to faktycznie jest też kobieta totalnie zwariowana i oryginalna. Prowadzi swoją etnohatę Topolej i przywiozła dla wszystkich z pań specjalne wejściówki do swojej chaty, ale może jako właśnie taka już sześcioletnia laureatka masz coś do przekazania paniom. Dobry wieczór, dziękuję, że znowu tu mogę być. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że tyle mam wspaniałych kobiet na Śląsku Cieszyńskim, które rozwijają swoją pasję, kochają to, co robią. Bardzo nam też pomagają w tym wszystkim i dają bardzo dużo optymizmu wszystkim na co dzień. Ja wam powiem jeszcze lekko, wiecie, lekkiego tak zwanego świra w głowie, zwłaszcza gdy się ma rodzinę i może niektórych przyjaciół takich, którzy mocno stępają po ziemi, ale tacy się nam bardzo, bardzo przydają w życiu. I my również innych. Ja wam dziewczyny naprawdę życzę wszystkiego dobrego, żeby ta pasja nigdy nie ustała. Ja wszędzie mówię o tych naszych wspaniałych kobietach, a te, które jeszcze coś dla naszego regionu robią, to już w ogóle. To jest dla mnie wszystko, co może być. I wywożę to za świat, nawet do Afryki, bo w zeszłym roku byliśmy na festiwalu z naszymi góralami i tam poznali naszą kulturę i nasze stroje i nasze placki. Super, bo myślę, że to nie było. Także prowadzę też Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej, stąd też jest tutaj muzyk, który razem z nami koordynuje projekt Górale na Saharze na Madzie w Beskidach. Uciekł, wstydzi się, ale ja go tutaj jeszcze prowadzę. Także taki robimy miksy i naprawdę wszystkiego dobrego. Róbcie to, co lubicie. Marca 2018 roku odbyło się posiedzenie w Gminnym Ośrodku Kultury Misternej, gdzie zatwierdzono i podliczono głosy drugiego etapu konkursu. W sumie oddano 1477 głosów, 327 internetowych oraz 1150 wersji papierowych. Jury w osobach Danuta Chorowska z Głosu Ziemi Cieszyńskiej, Wojciech Tatka z OX.pl oraz Lucyna Ligocka-Kochut, komisarz konkursu z Gminnego Ośrodka Kultury Misternej, wyłoniło laureatkę 2018 roku. Otrzymała 18 głosów internetowych oraz 562 papierowych i w sumie otrzymała 580 głosów. Jest to pani Urszula Gruszka z Koniakowa.
Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie zaakompanować. Ula, zostań tutaj. Wydaje mi się, że stosowne by było, czy odstępują do zaśpiewać 100 lat. Bardzo się mnie zaskoczyli. Na pewno się tego nie spodziewałam. Wyczepiono, że nie wiem, czy się nie spodziewałam. Na to, bo to jak idę na taką szumną imprezę, to jest tak jak moje ziorby normalne, będzie odświętne. Strasznie pięknie wszystkim dziękuję, co za nie głosowali. No i będę się starała robić to, co robi, bo to rada robi i myślę, że jak mi posiada z góry, to jeszcze coś zrobi. Wielkie brawa. Ja proszę teraz wszystkie panie, nasze laureatki, całą złotą piątkę tutaj do przodu. I Anetka chce coś wręczyć. Proszę zabrać właśnie swoje formy, bo to jest wymóg sponsora, aby do zdjęć były logo. I Anetka coś powie, panie się pięknie ustawią, jest 5 minut dla fotoreporterów. Pani Julia, ja wiem, że pani podróżuje do Maroko i pani tam pięknie pokazuje.